co u Ciebie w ogóle słychać teraz zawodowo, jeszcze oprócz koncertów i spektakli, które masz? Czy szykuje się coś nowego? No tak, oprócz 5 spektakli i też jeden z interakcją, chociażby pod tytułem Mężczyzna Idealny, gdzie ja z kolei mam interakcję z publicznością. Przygotowuję, no mogę już powiedzieć, że ruszam jakby już trybem ze wszystkimi krokami, które dążą do tego, żebym został producentem filmowym. Ponieważ no, mamy już finalizację jakby scenariusza, nad którym pracowaliśmy dosyć długo. Nie chcę tutaj zdradzać za dużo, niech to jeszcze zostanie taką lekką aurę ma tajemniczości. Ale no, tylko mogę zdradzić, że no, były chłopaki nie płaczą, był poranek Kojota. Czas na trzeci film z takiej tak kategorii. Komedia, rozumiem. Czarna komedia, no tak, lekko gangsterska. Kiedy planowany start? O czasie nie wolno mówić, ale jak wszystko się dobrze wydarzy, to mam nadzieję, że ruszymy latem ze zdjęciami. To ja życzę sukcesów i mam nadzieję, że widzimy się na premierze. Jak najbardziej, zapraszam serdecznie. Wszystkich pozdrawiam świątecznie i wesołych, radosnych, wspaniałych świąt wszystkim życzę.